tej chwili przewodniczenia. I zapraszam wszystkich mieszkańców również Podlasia do odwiedzenia naszego regionu. Dziękuję panie marszałku, a teraz głos przekazuję panu Jakubowi Mielczarkowi, dyrektorowi Biura Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję, witam serdecznie państwa. Chciałem zaznaczyć, że ta miniona prezydencja była wyjątkowa w historii 20-letniej naszego Związku Województw RP, ponieważ pierwszy raz miała miejsce tylko i wyłącznie możliwość prowadzenia posiedzeń w sposób zdalny. A proszę pamiętać, że żeby wypracować stanowisko, o którym tak wcześniej mówiliśmy, w poszczególnych zespołach i komisjach pracuje obecnie 150 osób. Więc jest to wyjątkowa sytuacja i z tego miejsca w imieniu prezesa Związku Województw RP, pana Olgierda Geblewicza, chciałem panu marszałkowi podziękować za tą pracę. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane, w tym 150 urzędnikom z całego kraju, którzy pracowali w tym niełatwym okresie, bo nie dość, że to był to okres pandemii, to jeszcze był to okres przygotowania dokumentów z nowej perspektywy programowej, a także dokumentów z krajowego, do Krajowego Planu Odbudowy. Także w imieniu swoim i pana prezesa bardzo dziękuję panu marszałku.